Cześć! Witam Was drodzy widzowie w kolejnym odcinku na kanale Brick Fan. W dzisiejszym odcinku, już wcześniej zapowiadany, mój chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, największy zestaw w mojej kolekcji i zarazem ten, który lubię najbardziej. Jak bywaliście na live'ach, może też już wiecie, co to jest za zestaw, a jak nie, to właśnie przed kamerę wjeżdża zestaw Lego, czyli Lego Mustang o numerach katalogowych 10265 z Creator Expert, który miał klocków, o ludzie, już nie pamiętam, coś na pewno powyżej 1500. I wydaje mi się właśnie, że to jest mój największy zestaw Lego i zarazem najładniejszy. No naprawdę, tu jest wszystko tak ładnie dopracowane, że muszę Wam to pokazać. Na półce u mnie już stoi jakiegoś roku, ale tak się wstrzymywałem z pokazaniem go, bo pomyślałem, że może na jakąś dobrą okazję. Myślę, że 100 subskrypcji to jest nawet dobra okazja. Okej, okay. Bardzo ładnie zrobiony przód, naprawdę odwzorowany, idealny Mustang. Ogólnie ja jestem, ja naprawdę jestem fanem samochodów marki Mustang i wow, no podoba mi się, bardzo mi się podoba. Maska otwierana, a w środku mamy całe, mamy silnik, mamy akumulator, wszystko, jakieś tutaj imitacje kabelków, nawet zbiorniczek na jakiś płyn, nie wiem, może do spryskiwaczy, nie jestem pewien, ale naprawdę wow, wszystko ładnie zrobione, nawet zostały wykorzystane gumki, więc świetnie, naprawdę dopracowane bardzo dobrze. Ok, tył, powiem Wam, że tył to jest ogólnie w Mustangach to, co lubię najbardziej, te trzy światła, o właśnie, o nich mówię, tutaj tak zostało to w miarę dobrze zrobione i podoba mi się, niestety to jest naklejeczka, ale fajne oznaczenie, to jest w takim razie Mustang GT. Tablice rejestracyjne ogólnie mamy wymienne, mamy ich w zestawie, dostajemy ich sporo z różnych narodowości. Od razu Wam odpowiadam, niestety polskiej nie było. No bo w Polsce jednak Mustang jeszcze, to jest bodajże 68 rocznik albo 69, to jest rzadkość jednak, ale szkoda, mogliby zrobić polskie tablice. I co Wam by to pokazać? Bagażnik niestety to jest jego moim zdaniem wada, ponieważ Lego tu się bardzo kiepsko postarało z tym bagażnikiem, dlatego ja sobie go ciutkę, że tak powiem, upiększyłem, zaraz Wam pokażę w jaki sposób, teraz jest oryginalny. I dlatego wszyscy, którzy macie Mustanga, naprawdę wystarczy taka czerwona płytka, i te trybiki od kółek nam bardzo ładnie zakrywa. To jest taka nieduża modyfikacja, ale moim zdaniem dzięki temu bagażnik, jak się otworzy, pokaże, o, od razu wygląda lepiej, bo wszystko jest zakryte, przynajmniej większość, no i jakoś to wygląda. A pewnie zastanawiacie się, po co te trybiki? Już Wam pokazuję. A mianowicie tutaj mamy taki element. Jeżeli postaram się to pokazać, jeżeli go podkręcamy, zobaczcie, co się dzieje z tylnym kołem. Widzicie? Możemy sobie wysokość tylnej osi regulować. O. Więc to jest kolejny super atut tego samochodu, tego modelu. Ogólnie możemy sobie go bardzo fajnie stuningować i na końcu pokażę Wam wszystkie części do tuningowania i zrobimy go sobie na takiej bardziej sportowy, bo to jest teraz klasyk, a u mnie na półce stoi wersji klasyka, bo ja po prostu, ja naprawdę lubię klasyki. Drzwiczki mamy otwierane z obu stron i teraz tak, dach możemy bez problemu wyjąć. To ogólnie fajnie, że nawet lusterko uwzględnili. I teraz tak, co my mamy tutaj w środku? Mamy tu jakieś zegary, układ kierowniczy, który ogólnie działa. A, i tu jeszcze jedna kolejna moja zmiana, której zapomniałem zmienić. Zmiana, której zapomniałem zmienić? Moje własne takie jakby dodatek do tego Mustanga, który oryginalnie nie był. Czyli ten klocek. Tak, możecie zauważyć, że na kierownicach samochodu zazwyczaj na środku jest jeszcze logo. Logo właśnie producenta samochodu. Tak to wygląda, tak? Sama kierownica, jednak ja sobie dodaję ten znaczek. Po prostu dla mnie to wygląda ładnie. W oryginale, czy jest tak we wszystkich modelach? Nie jestem pewien.
ale dla mnie wygląda fajnie. Także tutaj mamy gałkę skrzyni biegów, która także działa, więc super. Znaczy działa, no nic się nie przestawia, po prostu to imitacja, można sobie przekręcać. Radyjko, niestety naklejeczka, szkoda. Z tyłu także mamy miejsca siedzące i ciekawe, że można tam się dostać tak jak w oryginalnym Mustangu, czyli po prostu odsuwając fotele. Dlatego wow, duży plus. Tył też ładnie zrobiony. Naprawdę trudno mi się tutaj do czegoś przyczepić w tym samochodzie. Mi się on podoba, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Zakryjmy sobie dach, no i pokażę teraz te elementy dotuningowane. Najpierw zrobimy sobie taki bardziej zadziorny przód. Fajnie się prezentuje od razu. Spoiler. Montujemy go trochę tak nietypowo, ale wygląd robi. Proszę. Spoiler jest. Możemy nawet wyjąć ten element. Cyk. I dokładamy. No, i zobaczcie, jak to teraz wygląda. Bardzo... O, jest. Naprawdę, wow. Teraz to jest niezły. Stylingowany, ale jeszcze można. Tylko tu mam jedną do Was informację. Ogólnie, nie wiem, wypadły mi te dwa takie elementy. Nie muszę ich poszukać. Tu powinny być jeszcze takie dodatkowe ręczki, bo to jest do zrobienia wydechów tuż z boku. O, właśnie. Właśnie tutaj ja to zrobię z trzema, no bo tak jak mówię, są cztery, tylko no nie wiem, naprawdę, gdzieś mi musiało wypaść. Muszę ich poszukać. Okej, zrobione. I co? Czy coś jeszcze? A, no i to już jest taki jeszcze jeden element, tutaj możemy sobie rozwinąć. Niewielki, co prawda, ale butle z nitro możemy sobie wstawić gdzieś tutaj do bagażnika, aby móc rozwinąć większe prędkości. Oczywiście, jeżeli wydechy mamy z boku, to te z tyłu są już nieaktualne. Dlatego je też się można w łatwy sposób wyjmować. Podniesiemy sobie tylną noś. No, i zobaczcie. Znaczy, on się prezentuje pięknie. Jeszcze jak jest tuningowany, to naprawdę ładnie to wygląda. Naprawdę podoba mi się. Ale jednak, jak dla mnie, klasyk lepszy. Ok, więc chciałbym Wam jeszcze pokazać, może instrukcję. Pudełko też mam, ale no, pudełko jest bardzo duże, nie wiem, czy się zmieści w kadr. A więc, o ludzie, coś się odczepiło. Dobra. Samochodzikowi już dziękujemy. Wracasz na półkę. O, bardzo, bardzo naprawdę mi się podoba ten samochód. Jak tylko wiedziałem, że zostanie wydany Mustang w takiej wersji z Creator Expert, to od razu wiedziałem, że musi stać u mnie na półeczce. Instrukcja, no mi się wydaje, że ona może zostać lekturą szkolną. Jak się ma 100, no z 200 stron, to naprawdę, serio, lektura, dla mnie murowana lektura szkolna. O, teraz jest pokazane, jak można ulepszyć tego Mustanga. Na początku chyba też mamy notkę właśnie o samym tym samochodzie oraz o projektancie, o ile się nie mylę. Zaraz zobaczymy. Tak. Więc naprawdę bardzo, bardzo fajny zestaw. Ok, to już wszystko, co chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i samochód koniecznie, naprawdę, jeżeli jesteście fanami motoryzacji i nie macie co postawić na półeczkę, to Mustang jak najbardziej jest tutaj wskazany. I co? Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Jutro będzie konkurs. Konkurs. Już się, pewnie Wy się jeszcze nie możecie doczekać, a ja już się nie mogę doczekać na Wasze prace. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.